Jest pan profesor też laureatem wielu nagród, ale przede wszystkim współpracuje jako ekspert w zespole parlamentarnym w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Do mikrofonu proszę. Tak? Nie będziemy używać mikrofonu, ponieważ jest echo. Panie profesorze, serdecznie witamy pana w Hamburgu i zapewniamy, że jesteśmy zaszczyceni pana obecnością u nas. Jesteśmy wdzięczni, że swoją pracą przyczynia się pan do poznania prawdy i o faktycznych przyczynach katastrofy smoleńskiej. Jedna cecha naprawdę nas nie łączy, to jest wspólna troska o dobro naszego kraju i cieszymy się, że mamy po prostu też współpracowników w tym zadaniu i dziękujemy panu za pańską pracę i liczymy panu wielu sił i liczymy na dalsze sukcesy w tym działaniu. Taki trik zrobimy, typowe rozwiązanie szybkie inżynierskie. Ja będę głośniej mówił, niby do mikrofonu, dlatego że jest to przekazywane do radia bezpośrednio, ale Państwo będziecie mnie słyszeli bez głośników. Także jeżeli nie słychać tam z tyłu, to zapraszam trochę bliżej. Jak pan mówi, to słychać. A, no to świetnie. Ja tak myślę, że ja mam profesorski głos, także to powinien docierać do ostatniego rzędu. Bardzo mi miło być tutaj z Państwem w Hamburgu. Zawsze z przyjemnością odwiedzam różne miejsca, żeby się móc personalnie zapoznać z Polakami. Tylko wtedy będziemy mogli zrobić progres, będziemy mogli spowodować, że nasza Polska będzie Polską, jeżeli będziemy razem współpracować i działać. Każdy tak, jak tylko potrafi, dla dobra Polski. A ja jako profesor na uczelni w Stanach Zjednoczonych może mam trochę inne możliwości niż ktoś, kto nie posiada akurat takiego wykształcenia. Akurat tak się złożyło, że to wykształcenie, które ja mam, jest przydatne. Także cieszę się, że mogę nim służyć Polsce i wszystkim Polakom. A chciałbym zacząć od zdjęcia pani Anny Walentynowicz. Niedawno mieliśmy spotkanie z jej synem i wnuczkiem w Stanach Zjednoczonych. Przyjechali do amerykańskiej Częstochowy, do Doylestown. No i to, co oni mówią, jest szokujące. Wyobraźcie sobie Państwo syna, który stoi przy zmarłej matce. Widzi ją tak, jakby spała. Rosjanin podchodzi do niej, z kartką z jej nazwiskiem i prosi o to, żeby on podpisał. No, on nie zna rosyjskiego, nie czyta, co tam jest napisane, tak? Więc podpisuje to. I potem okazuje się, 2 lata później, że ciało, które było przysłane w trumnie, że to jest ich matka, to nie jest to ciało. I do tej pory, 4 lata po katastrofie, oni nawet nie wiedzą, gdzie ich matka, gdzie ich babcia leży. Mówimy o środku Europy, XXI century, czyli wiek, tak? I co się stało? Zastanówmy się, dlaczego tak jest, że podano w tym miejscu, w tym momencie jemu ten dokument, który opisywał, jak się okazuje później, inną osobę. Czyli w tym momencie, kiedy ona tu leży i on przeżywa jej śmierć, ci Rosjanie już mieli jakiś plan, dając jemu dokument, który opisywał inną osobę. Ok? To nie był przypadek. To nie jest bałagan. To jest plan, metodyczny plan,
cokolwiek tam zaplanował, oczywiście ja tego nie wiem, kto, ale z pewnością wiem, że osoba, która dawała ten dokument do podpisania, była rosyjskim przedstawicielem rządu rosyjskiego. Trochę o osobie. Mam przekonanie już nawet tutaj z rozmowy z Państwem, że nie jestem osobą nieznaną, że Państwo rozpoznali mnie po twarzy i z pewnością wiecie może już wszystko nawet, o czym będę mówił. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli czytujecie Gazetę Wyborczą, to nie jest prawdą, że ja mieszam wapno i nie jestem profesorem. Okay? Faktem jest, że jestem profesorem na bardzo dobrej uczelni w Stanach Zjednoczonych. A jakość tej uczelni i mojej pozycji jest tutaj w skrócie opisana. Jestem dyrektorem specjalnego laboratorium Gas Turbine Facility, który specjalizuje się w dużej energii, w eksperymentach dużej energii, które są bardzo istotne dla charakteryzowania tego problemu, o którym będziemy mówić. Pomimo milionów paszkwili do tej pory wypisanych, e-maili, które mnie weształy i równały z ziemią, albo nawet wpychały pod ziemię, jeżeli to tylko jest możliwe. A prezydent Stanów Zjednoczonych, Obama, jest jakiś telefon? Więc prezydent Obama wybrał naszą uczelnię do specjalnego programu, nazywa się Advanced Material Partnership, AMP, Advanced Material Partnership. Każdy z Państwa może wejść na Google, napisać AMP White House i dowie się szczegółów więcej na ten temat. W tej grupie 12 instytucji ze Stanów Zjednoczonych jest 5 uniwersytetów i 5 takich instytucji jak Dow Chemical, Honeywell, ogromne korporacje, jedna z największych korporacji Siemens. Znacie Państwo Siemens, bo to jest niemiecka firma, która również pracuje w Hamburgu. Jest. Tak jest. Jeżeli chodzi o uczelnie, to takie uczelnie jak Berkeley, MIT są częścią tej organizacji. I pomiędzy nimi jest University of Akron. Z Uniwersytetu Akron są 3 profesorów. Jest Vice President for Innovation i praktycznie 2 profesorów, i jednym z nich jestem ja. Tematy, nad którymi zostaliśmy wybrani, aby doradzać prezydentowi Obamie w ramach tego partnership, to jest opisane tutaj po angielsku: Digital Threat, Integrated Information System, Big Data, Analytics and Visualization. Symulacje, które ja pokazuję, właśnie są częścią tych tematów, którym doradzam prezydentowi Obamie. Tak się składa, że jestem wystarczająco dobrym profesorem, żeby móc doradzać prezydentowi Obamie, ale niestety nie zasługuję na uznanie w Polsce. Także taka jest sytuacja. To jest pan przewrotowy, panie profesorze. Jestem przewrotowy. To jest dobrze. Tutaj jest właśnie lista tych uczelni i korporacji, które są częścią tej organizacji Advanced Manufacturing Partnership. Jeżeli chodzi o mój dorobek w
fundusze sięgają ponad 8 milionów dolarów, jakie sprowadziłem na uczelnię. Obecnie mam 142 artykuły, które podlegają ocenie, są cytowane przez innych profesorów. Mam ponad 806 citations, czyli moja praca jest u innych profesorów cytowana w 800 artykułach. Jedno z ważniejszych elementów, które służą również w tej dziedzinie, którą posłużyłem się do symulacji katastrofy smoleńskiej, jest tak zwane Aerospace Consortium. Od 2000 roku jestem częścią tego konsorcjum. W ramach tego konsorcjum firmy, które tutaj są pokazane, opracowały specjalne programy opisy materiałowe i metodologie, które służą do analizy katastrof, na przykład lotniczych. To jest moje laboratorium. Jest to bardzo unikalne laboratorium, posiada wyposażenie na wartość 10 milionów dolarów. Miałem przyjemność kiedy Telewizja Trwam albo pani Dużewska czy Telewizja Niezależna z Kanady przyjechały i odwiedziły mnie. Na moje wielokrotne zaproszenia dla prokuratury wojskowej niestety do tej pory się nie doczekałem, aby ktokolwiek od nich przyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby zobaczyć, na jakim sprzęcie ja wykonuję moje prace. Wydawałoby się, że prokuratura, która chciałaby się dowiedzieć, jak dokładne są moje wyniki, powinna zobaczyć to, wysłać swojego urzędnika i sprawdzić. No ale niestety najwyraźniej ich to nie interesuje, bo jeszcze do tej pory nie przyjechali. Mamy wyposażenie specjalnych kamer szybkościowych, które potrafią obejrzeć, sfilmować, tak jak tutaj widzimy na tym przykładzie, sytuację uderzenia z dużą prędkością. Robi ten film z prędkością 200 tysięcy zdjęć na sekundę. Czyli normalna kamera, którą robimy filmy, to ona może wykonywać 36 zdjęć na sekundę. Ta robi 200 tysięcy zdjęć na sekundę. Za pomocą tych kamer możemy zmierzyć odkształcenia optycznie i zmierzyć, jakie siły są w czasie takiego eksperymentu widoczne. I dzięki temu możemy matematycznie opisać to zjawisko, matematycznie i fizycznie, co następnie możemy użyć właśnie za pomocą tej metodologii, która służy do analizy uderzeń dużej energii. W efekcie to jest eksperyment wirtualny, który pokazuje, że potrafimy znaleźć nie tylko kiedy ten materiał pęknie, ale również identycznie pęka jak prawdziwy eksperyment. Celem tego jest, aby móc symulować komputerowo prawdziwe eksperymenty. I tutaj jest eksperyment pokazujący, co by się stało, gdyby jedna z tych łopatek silnika odrzutowego się urwała podczas lotu samolotu. Materiał, który pokazywałem na poprzednim zdjęciu, akurat żeśmy opracowali u mnie na uniwersytecie, który to materiał służy do tego, aby zatrzymać właśnie taką łopatkę, która z ogromną energią została właśnie w tym eksperymencie
wypuszczona, tak jak tu widzimy w zwolnionym tempie. Energia jest ogromna. Mówimy o ogromnej prędkości obrotowej tego silnika i koszt tego eksperymentu jest około 20 milionów dolarów. Jeżeli coś jest tak drogie, to rzeczą oczywistą, że w tym wypadku Rolls-Royce nie chciałby robić zbyt dużo takich eksperymentów. A wiemy znowu z punktu widzenia inżynierii, że jeden eksperyment daje mało pewności, czy to zjawisko jest dobrze opisane i złapane. Dlatego ważne jest, aby móc to również symulować wirtualnie. Dzięki bardzo dokładnej opracowaniu materiałów i tego zjawiska możemy za pomocą obliczeń komputerowych zobaczyć, jak to samo zjawisko będzie wyglądało, gdybyśmy je wykonali fizycznie. Koszt oczywiście takiego wirtualnego eksperymentu jest bliski zero, bo to jest koszt moich studentów, którzy to robią, a my dużo nie płacimy. To wszystko chciałem tylko pokazać jako metodologię, którą żeśmy zastosowali do, w moim wypadku, ja się zajmowałem problemem uderzenia lewym skrzydłem w brzozę. To jest dla proporcji pokazane, jaka ta brzoza 40-centymetrowa, to jest ten największy, 44 cm w miejscu dotknięcia ze skrzydłem, w porównaniu z tym samolotem. Ale przepraszam, panie profesorze, tak. W domniemanym miejscu styku. Tak, nawet to nie jest pewne. Nawet tak, jest to domniemany punkt styku, bo nawet to nie jest pewne. Ale oczywiście ja jako naukowiec muszę rozpocząć swoje prace od raportu, który opisuje, że to było na wysokości 5 metrów, potem się zmieniło oczywiście na 6, na 7, na 8. Wszystkie te wysokości się zmieniają, że tak powiem. Ale im niżej, tym drzewo jest grubsze. Im wyżej, tym jest łatwiej je przeciąć. A już brzozy nie ma. A brzozy już w ogóle nie ma, tak? Warto zauważyć, że właśnie tutaj, na tym zdjęciu, ten samolot rozpadł się na bardzo wiele, 60 tysięcy małych fragmentów. Fragmentów, które wyglądają w ten sposób, to jest fragment skrzydła tego samolotu. Tego typu rozczłonkowanie materiału dur aluminium nie jest możliwe od uderzenia w miękką ziemię czy w giętkie gałęzie drzew. Myśmy opracowali za pomocą całej masy eksperymentów, których nie będę tutaj tłumaczył, specjalny model materiałowy do tego właśnie dur aluminium. I w moim laboratorium zbudowaliśmy taką część, taką puszkę jakby z tego materiału, po to, żeby zobaczyć, jak ten materiał się zachowuje przy uderzeniu w stalową część na końcu tego działa, który tutaj jest pokazany, z ogromną prędkością. Wiemy, że domniemana prędkość tego samolotu była 80 metrów na sekundę. Miejmy nadzieję, że taka była. W każdym razie możemy wykonać ten eksperyment i znowu dokonać symulacji komputerowej i zobaczyć, czy opis matematyczny, jaki posiadamy, dobrze odpowiada eksperymentowi. Ale co ważniejsze, że możemy przyjrzeć się temu zachowaniu tego materiału, tak jak tutaj jest pokazane. Ta puszka po uderzeniu z prędkością czterokrotnie większą niż samolotu w Smoleńsku, w stalową płytę, wygięła się jak naleśniki, ale się nie rozerwała na fragmenty. Nie byliśmy w stanie, nawet przy prędkości czterokrotnie większej niż prędkość samolotu i przy uderzeniu w stalową płytę, nie w drzewo, nie w ziemię, ale w stalową, twardą płytę, spowodować rozerwanie tego materiału na małe fragmenty. Taki jest właśnie ten materiał, dur aluminium. No oczywiście, że taki powinien być ten materiał, ponieważ w innym przypadku nie latalibyśmy samolotami. Gdyby one uderzyły w jakiegoś ptaka i się rozsypały jak szklanka,
no to byłoby strasznie dużo wypadków, w których wszyscy by ginęli. Samolot absorbuje tą energię, wygina się, ale się nie rozpryskuje na kawałki. A tutaj w przypadku Smoleńska mamy całą masę fragmentów, które rozpoczynają się już 40 metrów przed tą brzozą. To chyba ze strachu już ten samolot zaczął się rozpadać na widok zbliżającej się brzozy. Pancernej brzozy, tak. I rozsypywał się po całym tej trasie, aż do miejsca upadku ziemi. Dlaczego? Dlaczego? Oczywiście w tym miejscu nastąpiła upadek ziemi, eksplozja, z czym się już zgadza nawet strona przeciwna. Do tej pory upierali się, że nie było eksplozji, no ale jednak w tej chwili już mówią, tak, była eksplozja, ale była tutaj. To o czym my tu mówimy? Z czego się zrobiły te fragmenty tego samolotu, łącznie z tak dużymi kawałkami, jak właśnie ten kawałek tego skrzydła. Doktor Nowaczyk, doktor Berczyński, doktor Szuladziński, Jorgensen, wszyscy różnymi metodami analizują trajektorię tego samolotu i te sytuacje, które tutaj widzimy. Tu na przykład poniżej widzimy przyspieszenie pionowe, w tym odczytane z tak zwanej czarnej skrzynki. To jest odczytanie z czarnej skrzynki, jakie zrobili Rosjanie. Jest tam oczywiście inna czarna skrzynka ATM-u, która jest polską i to troszeczkę inaczej wygląda. Ale załóżmy, że nawet nie będziemy kłócić się, czyja skrzynka jest lepsza, dokładniejsza i tak dalej. Ważne jest, że w tym miejscu coś się stało. Tu mamy sygnał tego czegoś, co się stało. I drugi sygnał w drugim miejscu. Tu widzimy końcówkę skrzydła, tą 5,5 metra końcówkę skrzydła, która strona rządowa twierdzi, oderwała się ze względu na brzozę. Okay? No dobrze, ale tutaj są części z drugiej części skrzydła, fragmenty, które już nie mają powodu, żeby się oderwały i rozsypywały się w tym miejscu. Tak? Czy coś musiało się zdarzyć w tym miejscu, czego efektem jest to przyspieszenie pionowe. Tu widzimy na przykład tą brzozę, a przed brzozą kawałek samolotu sobie wisi na gałęziach drzew. No tak się składa, że jeżeli samolot leci 80 metrów na sekundę, to i wszystkie jego fragmenty powinny lecieć też z tą prędkością, nawet jeżeli się oderwały. To znaczy, żeby wylądować tak pięknie kawałek liścia na drzewach, musiały się oderwać dużo, dużo wcześniej. Tutaj widzimy, co zostało z tego samolotu. Część tego samolotu leży do góry nogami, część leży kołami do dołu. Pan Jorgensen z Danii i pan dr Kowaleczko z Wojskowej Akademii Technicznej postanowili przeanalizować aerodynamikę lotu tego samolotu, jak on by się zachowywał przy oderwaniu 1/3 skrzydła albo większej ilości tego skrzydła, załóżmy 5 metrów czy 10 metrów tego skrzydła. I co się okazuje? Niezależnie od tego, czy to weźmiemy analizę pana Kowaleczki, który jest po przeciwnej stronie, czy analizę pana Jorgensena, oni się zgadzają co do jednego, że aby samolot musiał dotknąć ten punkt, to jest ten punkt, gdzie są takie zadrapania w ziemi, ten samolot nie mógł
dotknąć tej grzozy na wysokości opisanej, ponieważ minimalna wysokość, na której on leciał, powinna być 13,7 metra. Czyli wyżej, powyżej tej grzozy, w ogóle tej grzozy nie mogąc dotknąć. Mało tego, pokazał pan Jorgensen i Kowaleczko, że 2/3 tego skrzydła musi się oderwać, nie 5 metrów, tylko więcej, dwa razy tyle, żeby ten samolot mógł skręcić wokół własnej osi, tak jak czarna skrzynka opisuje obrót w lewo i wokół własnej osi. Im więcej tego skrzydła musimy oderwać, tym wyżej ten samolot musi lecieć w miejscu tej grzozy, żeby móc dolecieć do tego miejsca, bo im więcej straci tego skrzydła, tym więcej straci siły nośnej tego samolotu. W związku z tym, tak naprawdę, ten samolot w miejscu brzozy, zgodnie z obliczeniami, był 33 metry powyżej brzozy, żeby móc upaść dokładnie w tym miejscu, jak pokazują te wykresy. Tutaj jest pokazane, ile od 8 do 10 metrów straty tego skrzydła jest najbardziej pasuje obliczeniom skrętu w lewo i obrotu wokół własnej osi zgodnie z czarną skrzynką. Oczywiście przy założeniach, że te odczyty są prawdziwe. Okay? Musimy założyć, że te odczyty z czarnych skrzynek są prawdziwe. Jeżeli są prawdziwe, to samolot musiał być przynajmniej od 27 do 33 metrów powyżej ziemi w miejscu, gdzie stoi brzoza. A brzoza ma 12 metrów, czyli ten samolot musiał wylecieć dużo powyżej brzozy. Warto zauważyć, tu są dwa zdjęcia z kwietnia i czerwca feralnego roku. A tutaj jest linia, która pokazuje lot tego samolotu, a tutaj jest linia osi, która by sprowadziła ten samolot na pas lądowania. Po pierwsze widać, że ten samolot był źle kierowany przez kontrolerów lotu. Oni mówili pilotom, jesteś na ścieżce, na kursie i na ścieżce, na kursie i na ścieżce. Nie był na kursie i nie był na ścieżce. Nigdy nie był ani na kursie, ani na ścieżce. Co jest ciekawe w tym punkcie, to jest tak zwany TAS-38. Coś się tam musiało zdarzyć. Ten punkt, to jest odczytane przez urządzenie, które było na tym pokładzie tego samolotu, TAS. Zapisało landing event, czyli wstrząs, który spowodował, że komputer myślał, że samolot wylądował na ziemi. Ale w tym miejscu samolot był 30 parę metrów nad ziemią. Czyli co może się zdarzyć, jeżeli samolot zgodnie z czarnymi skrzynkami leci w powietrzu, 35 metrów, 40 metrów nad ziemią, a komputer mówi, że dotknął ziemi. Coś musiało się zdarzyć na tyle wstrząsającego, że te sensory, czyli te czujniki, zinterpretowały to zjawisko jako dotknięcie ziemi. Oczywiście to nie było dotknięcie ziemi. Ten punkt został ukryty przez tak zwaną Komisję Millera i Komisję Rosyjską MAKU. Po prostu zakryli to i dzięki odczytom bezpośrednio z urządzenia amerykańskiego TAPS profesor dr Nowaczyk był w stanie to odkryć. Dlaczego to ukryli? No ciekawe, nie tylko, że to ukryli, ale później, jak widać to zdjęcie satelitarne, zrobili wykopali całą masę ziemi w tym miejscu, wycięli wszystkie krzaki i zasypali to inną ziemią.
Dlaczego? No, myśmy się zapytali. Oni powiedzieli, no, no przecież jeżeli byśmy tego nie zrobili, to może następny samolot by znowu upadł i wtedy mieliby wszyscy pretensje. No dobrze, jeżeli tak, to dlaczego tych nie wycięli? Okej? Dlaczego tych nie wycięli? Okej? Czyli oczywiście to nie jest żadne tłumaczenie. Coś chcieli ukryć. Nie wiemy co. A z punktu widzenia mojej pracy, ponieważ jest pewien brak zaufania, tak to nazwać, do informacji przekazywanych naszej stronie, musiałem założyć, bo użyć metodę parametryczną. To znaczy wszystkie parametry grubości, gęstości, lotu, pozycji samolotu powtarzaliśmy od cieńszej do grubszej, od mniejszej gęstości do większej gęstości i tak dalej. Metoda parametryczna jest bardzo pracochłonna, bo wymaga powtarzania tych samych kalkulacji, tych samych obliczeń wielokrotnie dla kolejnych parametrów. Ale efekt tego jest taki, jeżeli zrobimy wszystkie te parametry, to budujemy pewność zachowania się tego zjawiska w rzeczywistości. Po wielu latach, jesteśmy już 4 lata po katastrofie, mogę powiedzieć, że nie było jednego przypadku dla wszystkich parametrów, jakie używałem, który by pokazał, że to drzewo mogłoby przeciąć skrzydło w tym samolocie. To łatwo wyjaśnić, ponieważ aluminium jest dużo mocniejsze, to jest duraluminium, jest dużo mocniejsze od materiału brzozy. To jest naprężenie i odkształcenie, wykres. I to możemy sobie wyobrazić jak sprężyna. Im więcej rozciągamy sprężynę, tym ona wymaga większej siły, tak? Żeby odkształcić coraz bardziej. To jest taka jakby sprężyna. Jeżeli chodzi o energię, jaką potrzeba, żeby ten materiał pękł, to jest powierzchnia pod tą szybą. Więc widzimy, że aluminium nie tylko jest mocniejsze w tym sensie, że zaczyna się uginać przy wyższych naprężeniach, ale energia, czyli ta powierzchnia pod tymi krzywymi, jest wielokrotnie większa. Ile takich trójkącików trzeba byłoby tutaj włożyć w ten obszar, który widzimy pod tą jedną z najmniejszych krzyw. Wielokrotnie. To mówi, że duraluminium jest tylekrotnie mocniejszy od brzozy, ile razy tych trójkącików mu trzeba byłoby tutaj włożyć pod tą krzywą. Mówimy o dziesiątkach razy. No, nie dwa razy, nie trzy razy, nie cztery razy, ale 40, 50, 100 razy. Okay? Ten materiał i ta metodologia była testowana za pomocą eksperymentu. Tutaj widzimy symulację samolotu Constellation, który był użyty do tego, aby dwa słupy telegraficzne przecięły skrzydło. I to skrzydło, jak widać, w drzazgi przerwało ten słup telegraficzny, dwa słupy telegraficzne w tym eksperymencie. Tutaj widzimy konstrukcję tego skrzydła samolotu Tu-154M. Posiada on trzy tak zwane dźwigary. Dźwigary są po to, aby udźwignąć cały ciężar tego samolotu. Normalnie samoloty amerykańskie czy Airbus budowane są w ten sposób, żeby miały tylko dwa dźwigary, przedni i tylny. Rosjanie zawsze lubili budować solidniejsze konstrukcje. Gniotca nie łamiąca. Gniotca nie łamiąca, a tutaj się połamał, a nie pomógł.
I oni włożyli właśnie ten trzeci dźwigar w konstrukcji Tu-154M. Czyli ten samolot z jego konstrukcji, jego budowy jest mocniejszy niż na przykład Boeing 727, który jest najbliższym modelem samolotu Boeing, o którym będziemy mówić dalej. Ja w moim modelu zbudowałem skrzydło, które posiada te dźwigary, które posiada te żebra, które tutaj widać, ale postanowiłem nie wkładać całego, że tak powiem, metalu w to skrzydło, żeby je osłabić, żeby zbudować sytuację, która daje mi większą pewność, że na pewno to drzewo nie przetnie tego skrzydła. W związku z tym nie użyłem tak zwanych slats, czy te sloty, to są te części w samym przodzie tego samolotu, które są wypuszczane. Skrzydła. Tak. Proszę bardzo, mam inżyniera tutaj, lotnika. Widzę? Nie. Rolnika. Również nie ma tak zwanych stringers, czyli tych podłużnic. Tych, które tutaj w przekroju widzimy, pokazane są na górze i na dole. I tutaj widzimy, ile ich jest przynitowanych do skrzydła. Do powłoki skrzydła. Te stringers, te elementy powodują, że skrzydło jest dwukrotnie sztywniejsze. Jeżeli je wyeliminowałem, to znaczy, że osłabiłem dwukrotnie, przynajmniej dwukrotnie moje skrzydło. No, ale pomimo wszystkiego jestem oskarżany, że nie jestem profesorem, tak jak mówiłem. I jakiś rok temu zostałem zaproszony do wojskowej prokuratury, żeby zdać swoje relacje, że tak powiem. No, wydawałoby się, że jak prokuratura mnie wzywa, to chciałabym się czegoś dowiedzieć. To było moim zdziwieniem, że nie byli zainteresowani w żadnych szczegółach. Owszem, chcieli wiedzieć nazwiska moich doktorantów, gdzie oni są i tego typu informacje, których oczywiście im odmówiłem, ponieważ jeżeli to jest praca moich doktorantów, a to jest praca moich doktorantów, to ja jestem za nią odpowiedzialny. Ja nie mogę ryzykować, że oni będą psuli karierę amerykańskim doktorantom, doktorom w tej chwili, bo się będą mścili na mnie. Także tego nie pokazałem. Pokazało się później, parę miesięcy później, że nie było celem, że dowiedzenia się, ale było celem, żeby użyć moje zeznania, również ze zeznaniami moich kolegów, profesora Obremskiego i Rojdy, aby na pani Kublik w Gazecie Wyborczej mogła napisać artykuł: widziałem, jak się wybuchy, szopę, jak się rozbijała, czyli taki ośmieszający, że tak powiem, artykuł. Niby te cytaty ona wzięła z tych zeznań, przy czym ani jednego słowa, ani jednego zdania nie było z mojego zeznania, ale moje zdjęcie było na pierwszym miejscu. Czyli każdy czytający ten artykuł myślał: no tak, ha, 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 profesor Binienda widział wybuchy szopy i tyle on się na tym zna, co kura na jaja. Okay? No, skleja modele. O, i sklejałem modele. No, ja też, dlatego wiem to. No tak, no więc o to chodzi. Więc nareszcie się dowiedzieliśmy, po co było to zeznanie. Nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko po to, żeby mnie między innymi ośmieszyć i innych moich kolegów. A to jest klasyczna metoda manipulacji, opisana w książkach. I moja żona, pani mecenas Maria Schoner-Binienda, na ten temat dawała cały wykład, który można znaleźć na internecie. W każdym razie to wszystko jest akcja, która pokazuje, że w tej akcji działa prokuratura, działa Gazeta Wyborcza i wszystkie telewizje tak zwanego
Mętnego nurtu. Dziękuję bardzo. Mętnego nurtu. Ponieważ to było wszystko zsynchronizowane. Ten atak był zsynchronizowany w czasie i w temacie. A ten artykuł ukazał się 17 września. Bardzo ciekawa data. Ciekawa data. A 13 grudnia pani Kupik dostała nagrodę za ten artykuł od swoich kolegów. Taki dziwny zbieg okoliczności. To jest ten właśnie artykuł pokazany w gazecie, jak gdzie widzimy. Sklejam modele, widziałem wybuch w szopie. Kompromitacja ekspertów Macierewicza i moje zdjęcie. Okay? Nie ma nic na temat mojego laboratorium. Nie ma nic oczywiście na temat tego, że jestem redaktorem naczelnym gazety, czasopisma technicznego na temat lotnictwa. Nie ma nic na temat milionów dolarów, jakie dostałem na pracę naukową. Nie ma oczywiście nic na temat konsorcjum, o którym mówiłem. Tego się z tego artykułu Państwo nie dowiecie. Dowiecie się, że jest to kompromitacja jednego słowa. Nie ma z mojego zeznania, które potem tego samego dnia prokuratura rozwiesiła sobie bez pytania oczywiście nikogo na internecie, niby wymazując nazwiska, ale każdy wie, że jak ktoś mówi jestem profesorem na Uniwersytecie Wacron, to nie ma tylu, ani Rońda, ani Obręcki tam nie jest, tak? Także takie jedno pytanie. Tak. A gdzie dobro śledztwa? Gdzie dobro śledztwa? To jest pytanie. No najwyraźniej na tym cała rzecz polega, że dobro śledztwa nie jest wzięte tutaj pod uwagę. Kiedy wychodziliśmy już z prokuratury, panowie referenci odprowadzali nas do windy, czekamy na windę i ja powiedziałem panom, że cała grupa, że tak powiem, społeczna nie jest zadowolona z ich pracy. A on mi odpowiedział, ale druga grupa jest bardzo zadowolona. To chyba odpowiada na pytanie. To jest dobro śledztwa. Dobro śledztwa to jest, żeby spełnić, że tak powiem, oczekiwania tej grupy, o której ci panowie mówili. Tak? Wczoraj w gazecie w sieci, jak jeżeli Państwo czytacie, to możecie się dowiedzieć, że odkryto, że prokuratura celowo tak badała tak zwane próbki na materiały wybuchowe, żeby absolutnie ich nie znaleźć. To są nazwiska ekspertów, którzy przeanalizowali tą pracę prokuratury i tak naprawdę Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji. Okazuje się, że metodologia, jaką oni przyjęli, jest taka, że powiedzieli, że weźmiemy cztery różne urządzenia, które muszą wykryć materiał wybuchowy, żeby stwierdzić, że jest tam materiał wybuchowy. To znaczy, jeżeli materiał wybuchowy będzie odkryty przez jedno urządzenie, to nie było tam materiału wybuchowego. Przez dwa nie było. Przez trzy nie było. Przez cztery dopiero będzie. Problem jest tego typu, że jedno z tych urządzeń nie jest w stanie w ogóle odkryć żadnych materiałów wybuchowych. Natomiast jakbyście Państwo byli ekspertami, tak jak ci profesorowie, to się okazuje, że w tych badaniach przez kilka tych innych urządzeń, które oni używali, odkryto materiały wybuchowe i to materiały nowoczesne, C4 plastiku, które który został wypracowany po II wojnie światowej. Dlaczego o tym mówię? Bo był taki czas, kiedy twierdzono, że trotyl, o którym pan Gmyz kiedyś mówił, to był z II wojny światowej. Że ten samolot upadł w tą ziemię, a ta ona jest przesącona tym trotylem, dlatego to się wszystko pobrudziło i dlatego tam ten trotyl był. Ale nie było C4, bo C4 jest nowoczesnym
materiałem wybuchowym. No jak oni to wytłumaczą teraz, to ja nie wiem. Może powiedzą, że to był poligon i tam specnaz robił wybuchy za pomocą najnowocześniejszych materiałów wybuchowych i stąd się to znalazło tam. No to okaże się później. Wróćmy do mojego modelu. Chciałem wskazać, że nie wiem, czy Państwo śledzicie, jak śledzicie dokładnie, ale jednym z oskarżeń w stosunku do mnie przez pana Setlaka, który jest związany z jakimś tam magazynem popularnym lotniczym w Polsce, było, że moje grubości dźwigara pierwszego są zbyt duże. Więc chciałem pokazać, to są wymiary zmierzone przez biegłego prokuratury, który pojechał do Smoleńska. No i on stwierdził, że ta część, która jest przykręcona do tej części, to jest taka T-ownik i tu jest tak zwany środnik, więc ona ma tutaj 4 mm, tutaj ma 3 mm. Tutaj mamy grubość 5-milimetrową, czyli jeżeli dodamy to plus to, to będzie 4 plus 5, to 9 mm. Prawda? Tyle widzimy. Pan Setlak stwierdził, że jego kolega Rosjanin naszkicował na kawałku papieru przekrój tego samolotu i pokazał grubości. To jest ta sama część, która troszeczkę jest mniejsza tutaj, 3,5 mm zamiast 4 mm. Także jeżeli dodamy tą część plus tą, to będzie 3,5 plus 3, to jest 6,5 mm. A nie 9, tylko 6,5.